Czy masz świadomość? Wydaje się, że najlepszym sposobem na opóźnienie lub być może nawet cofnięcie efektów starzenia się mózgu jest wyeliminowanie z niego starych komórek. Profesor Ewa Sikora. Od czasu do czasu lekarze zalecali przerwy w jedzeniu, co po dziś dzień uchodzi za skuteczny środek w walce z wszelkimi bolączkami. Ale odkąd technologia stworzyła nowych bogów, a przemysł farmaceutyczny wynalazł nowe lekarstwa, z całych sił wpychamy sobie jedzenie. Napychamy się po same uszy, aż nasze komórki pękają w szwach. Współczesny człowiek uprawia autofagię w stopniu znikomym, bo ciągle ma dostęp do jedzenia. Slaven Stekowicz, odmładzanie komórkowe. Aby zachować młodość, zabij komórki zombie. Megan Szudelali. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Ewa Sikora, profesor emerytowany Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor kierowała przez 25 lat pracownią molekularnych podstaw starzenia, była m.in. organizatorem ogólnopolskiego projektu badawczego poświęconego wpływowi genów i środowiska na długowieczność polskich stulatków. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, jak się odmłodzić i żyć 100 lat w zdrowiu? Tak, wie pan, tak, marzenie o nieskończoności, o nieśmiertelności i wiecznej młodości to towarzyszy człowiekowi chyba od zarania dziejów. Natomiast rzeczywiście dzisiaj nauka daje nam spore narzędzia ku temu, żebyśmy może niekoniecznie byli nieśmiertelni, ale żebyśmy żyli długo, relatywnie długo i w dobrym zdrowiu. Mam na myśli długo, to znaczy no tak kilkadziesiąt, 90, 100 lat w relatywnym zdrowiu. Są na to już, jak powiedziałam, naukowe sposoby, ale może zacznę od tego, co mamy dosłownie pod ręką, to znaczy styl życia. My wiemy tak intuicyjnie od dawna, że właściwe odżywianie się, dużo ruchu, ograniczenie stresu, dobry sen, to wpływa na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie i na nasze długie życie. Natomiast w tej chwili mamy już rzeczywiście bardzo wiele konkretnych, namacalnych dowodów naukowych, że taki styl życia może przedłużać nasze życie. I to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast oczywiście te wszystkie metody, no, ten sposób na życie czasami ma swoje ograniczenia. Nie lubimy na przykład diet, bo tutaj mówimy o tym, żeby ograniczać kalorie, stosować diety. Nie możemy ćwiczyć, bo mamy jakieś fizyczne ograniczenia, mamy problemy ze snem i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wydawałoby się, że już na wyciągnięcie ręki możemy sięgnąć po środki farmakologiczne, ale jeszcze chwila, jeszcze chwileczkę musimy poczekać na te, aż badania się skończą, zwłaszcza badania kliniczne. Mówię tutaj o takich związkach, które się nazywają senolitykami. One są w badaniach klinicznych, a były bardzo dobrze przetestowane już na modelach zwierzęcych w badaniach przedklinicznych i one być może wpłyną zdecydowanie na długość i jakość naszego życia. Senolityki są to takie związki, które celują w komórki stare. I jak Państwo się domyślają, wraz z wiekiem zachodzą w naszym organizmie, znaczy jak Państwo wiedzą, nie domyślają się, zachodzą w naszym organizmie różne niekorzystne zmiany. Są to takie typowe symptomy starzenia, jak siwienie włosów, pogorszenie wzroku, pogorszenie słuchu, pogorszenie pamięci, lokomocji, osteoporoza, zwyrodnienie stawów itd., itd., ale też chorujemy na wiele chorób związanych z wiekiem, takich już poważniejszych jak nadciśnienie, insulinoodporność, cukrzyca drugiego typu czy wręcz demencja.
Otóż okazuje się, że u podstaw tych chorób związanych z wiekiem, jeszcze tylko dodam, że chyba, że bardzo duża część, 50% społeczeństwa 65 plus ma współistnienie przynajmniej dwóch chorób związanych z wiekiem. To bardzo dużo, wziąwszy pod uwagę to, że ta populacja na świecie rośnie, prawda? Bo my się generalnie starzejemy, żyjemy coraz dłużej. Ale u podstaw tych chorób leżą dokładnie te same mechanizmy molekularne i cząsteczkowe, które leżą u podstaw procesu starzenia. Kiedyś uważaliśmy, że proces starzenia jest całkiem naturalny i nie ma co z nim walczyć. Natomiast od jakiegoś czasu udało się naukowcom wywalczyć to, że uważamy, że proces starzenia to w pewnym sensie choroba. A dlaczego to jest takie istotne? Bo jeżeli starzenie się jest chorobą, to znaczy, że możemy starzenie leczyć. I wracając właśnie do senolityków, to są związki, które celują w stare komórki, które leżą u podstaw procesu starzenia i chorób związanych z wiekiem. Jest już przynajmniej kilkanaście badań klinicznych, głównie w Stanach prowadzonych, które mogłyby pokazać, że proces starzenia da się opóźnić, zatrzymać, a być może nawet troszeczkę cofnąć, zabijając stare komórki. Oczywiście tak, stare komórki to nam się wydaje, że to są komórki, które są zdegenerowane, które same powinny umrzeć, bo przecież starość to jest zapowiedź śmierci, ale nic bardziej mylnego. Stare komórki są to takie komórki, które bardzo dobrze się mają, one bardzo, bardzo niechętnie umierają i mają wiele cech specyficznych, natomiast jedną z ważniejszych cech jest to, że one wydzielają do środowiska wiele czynników. Czynniki różne, ale między innymi są to czynniki prozapalne. Dlaczego ale to jest to znaczy do środowiska, tak? Czyli do naszego organizmu, o tak, tak, oczywiście do naszego organizmu. Jeżeli badamy komórki in vitro, czyli poza ustrojem, to one wtedy wydzielają te czynniki do środowiska, czyli do pożywki. Ale to jest istotniejsze, że one wydzielają te czynniki do naszego organizmu, do naszego krwioobiegu, do innych komórek i dlatego często nazywa się komórki stare komórkami zombie, gdyż one w pewnym sensie zarażają inne komórki też procesem starzenia. Czyli to rozszerza się ten proces starzenia, a co ważniejsze, te czynniki prozapalne wytwarzają w naszym organizmie tak zwany przewlekły albo sterylny stan zapalny. Stan zapalny to jest proces, który jest bardzo potrzebny, między innymi do gojenia ran, ale to jest tak zwany proces ostry. Natomiast tu mówimy o takim przewlekłym i niespowodowanym żadnymi patogenami, żadnymi wirusami, żadnymi bakteriami, tylko właśnie wywołanym starymi komórkami. Zresztą ten przewlekły stan zapalny wywołują nie tylko stare komórki, też na przykład mikrobiom, który się zmienia wraz z wiekiem, też komórki układu odpornościowego, które zmieniają się wraz z wiekiem, ale też się starzeją. I ten stan zapalny też jest właśnie przyczyną procesu starzenia i chorób związanych z wiekiem. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jak wyeliminujemy senolitykami stare komórki, czyli zredukujemy przynajmniej ich liczbę w naszym organizmie, to wtedy możemy cofnąć te procesy, możemy cofnąć choroby związane z wiekiem, możemy zatrzymać proces starzenia, też możemy obniżyć sterylny stan zapalny. Także rzeczywiście nauka daje nam już narzędzie, które może budzić w nas nadzieję na to, że proces starzenia zostanie, jak to woli, spowolniony, troszkę cofnięty, zatrzymany, ale nie liczmy na to, że uzyskamy w ten sposób nieśmiertelność. Za mało jeszcze wiemy. Trudno sobie wyobrazić, że na zawsze te komórki stare zostaną zlikwidowane. Należy jeszcze też poczekać długie lata, aż się wypracuje pewny protokół podawania na przykład takich senolityków. Optymistycznie rzecz biorąc, możemy sobie wyobrazić, że senolityki będziemy łykać, tak jak dzisiaj wiele osób łyka różne inne suplementy diety. Natomiast
Jeszcze raz chciałam powtórzyć. Bardzo, bardzo istotne jest to, żebyśmy zachowali rzeczywiście warunki takie, które pozwolą nam zewnętrzne i wewnętrzne, które pozwolą nam długo żyć, to znaczy właściwy styl życia. Niezwykle istotna jest aktywność fizyczna i to zresztą chyba widać, tak jak przynajmniej jak ja patrzę, ja mieszkam w Warszawie na Ursynowie, bardzo blisko Lasu Kabackiego. Ja widzę, jak bardzo dużo ludzi jeździ na rowerze, biega, ćwiczy w lesie, czyli to jest taki trend. Też wiem o tym, że coraz więcej osób dba o wyżywienie. Tutaj pan zacytował takiego autora, który mówi, że napychamy się jedzeniem nie dajemy szansy organizmowi na autofagię. Chciałabym to troszeczkę rozszerzyć. Oczywiście ja się z nim zgadzam, ale tak nie ale do końca. Ale to pani profesor, ja panią zatrzymam, to zaraz do autofagii jeszcze dojdziemy. Tylko ja chciałbym zadać takie pytanie związane z tymi starymi komórkami. One pojawiają się w naszym organizmie kiedy? A, bardzo dobre pytanie. Iwa, jak jesteśmy młodzi, rośniemy, komórki się dzielą i też się pojawiają komórki stare. Dlaczego pojawiają się komórki stare? Dlatego, że po prostu komórki stare powstają między innymi na skutek różnego rodzaju uszkodzeń, a przede wszystkim uszkodzeń DNA. W młodości też nasze komórki są narażone na uszkodzenia DNA. Są to uszkodzenia związane z powstawaniem reaktywnych form tlenu, jakichś czynników innych, fizycznych i chemicznych, które indukują te uszkodzenia. Tylko, że w młodości te komórki są efektywnie eliminowane przez układ odpornościowy. W naszym układzie odpornościowym są tak zwane komórki żerne, które potrafią rozpoznawać stare komórki i po prostu zjadać je. Natomiast jak się starzejemy, to starzeje się też nasz układ odpornościowy i te komórki żerne już wtedy nie rozpoznają tych starych komórek. I w związku z tym, im jesteśmy starsi, tym więcej mamy akumulujemy komórek starych. Natomiast ja dokładnie panu nie powiem, czy to się dzieje w wieku 30 lat, 35 lat, bo to jest też właśnie takie dosyć kontrowersyjne, to w którym momencie zaczyna się proces starzenia. Generalnie uważamy, że około 30 roku życia już się zaczyna proces starzenia. Tak przy okazji chciałam powiedzieć właśnie o naszych, wspomnieć może o naszych doświadczeniach, bo robiliśmy badania na 100 szczurach starych i młodych i podawaliśmy tym szczurom senolityki i jednym i drugim i badaliśmy pamięć i zdolności poznawcze szczurów. I proszę sobie wyobrazić, że senolityki bardzo, bardzo istotnie poprawiały zdolności poznawcze u starych szczurów, także obniżały na obwodzie, czyli w krwiobiegu, stan zapalny szczurów, a w ogóle nie miały wpływu na szczury młode. Czyli prawda, jak szczury młode miały pewien zasób tam pamięci i pewne zdolności poznawcze, to one już nawet to się nie poprawiały. To też świadczy o tym między innymi, że w młodości senolityków nie warto stosować, nie ma takiej potrzeby stosować. Natomiast to, czy będziemy stosować te senolityki raz na 5 lat, raz na 5 tygodni, raz na 10 lat, jak już wejdziemy w proces starzenia, to naprawdę dzisiaj jest bardzo trudno jeszcze powiedzieć. A te senolityki, to one zrobione są z czego? Wie pan, to bardzo różnie. Są to związki chemiczne, ale w dużej mierze są to związki też naturalne. My rozróżniamy senolityki o słabej aktywności, o mocniejszej aktywności, na przykład kurkumina, która jest związkiem naturalnym, pochodzi z ostryżu długiego, kurkuma longa i wiemy, że jest w kurkumie i w karym. Ona była przez wiele lat przez nas badana, jest słabym senolitykiem. To znaczy, że ona tak z niewielką wydajnością, przynajmniej w hodowli, indukuje śmierć tylko i wyłącznie starych komórek. Ale takim innym senolitykiem jest też fizetyna. To jest związek naturalny, który jest troszeczkę mocniejszym senolitykiem niż kurkumina. Ale tak naprawdę w badaniach klinicznych to największe znaczenie i najbardziej efektywne były dwa związki, które podaje się razem. To znaczy kwercetynę. Kwercetyna jest znowu związkiem naturalnym, pochodzi z wielu roślin, w tym owoców. I razem z dasatinibem. Dasatinib, co
jest bardzo interesujące i jest lekiem przeciwnowotworowym. Nie powiem panu, dlaczego tak akurat wyszło, ale to wyszło w wyniku doświadczeń, że to jest najefektywniejszy senolityk, który najskuteczniej zabija w układach modelowych komórki stare. Czyli jeszcze raz powtórzę, żeby tak? Słuchacze dobrze usłyszeli, kwarcetyna w połączeniu... Kwercetyna w połączeniu z dasatynibem, który jest lekiem przeciwnowotworowym. On już dzisiaj wyszedł z obiegu, bo jest nowa generacja tych leków, tej grupy leków, ale i to jeszcze świadczy o tym, że my nie możemy sobie iść, prawda, do apteki i poprosić o kwercetynę i dasatynib, dlatego że to jest silny lek przeciwnowotworowy, to muszą być odpowiednie dawki dobrane, a poza tym no, możemy kupić kwercetynę. Kwercetyna jest związkiem naturalnym i można ją kupić. Zauważyłam też, wie pan, taką rzecz, że na rynku pojawiły się senolityki. Znaczy jest bardzo wiele suplementów, które mają teoretycznie i czasem praktycznie działanie przeciwstarzeniowe, ale pojawiły się związki, które się nazywają senolitykami. Na buteleczce napisane jest senolityk. Proszę w to nie wierzyć. Nie ma senolityków w sprzedaży. To jest olbrzymie nadużycie. Trzeba jeszcze zdecydowanie poczekać. Natomiast umiarkowana suplementacja związkami naturalnego pochodzenia, tak jak fizetyną czy kwercetyną, myślę, że absolutnie nie jest szkodliwa i może dać niewielki efekt przeciwstarzeniowy, jak najbardziej, aczkolwiek wie pan, znam ludzi i zresztą to można też poszukać w internecie, takie osoby znaleźć, które i zresztą należą też do nich naukowcy, prawdę powiedziawszy, którzy łykają bardzo dużo suplementów przeciwstarzeniowych dziennie i ja doprawdy nie wiem, czy to przynosi dobre skutki, dlatego że nie ma danych, które by nam powiedziały, jak one ze sobą współdziałają w naszym organizmie, te różne związki. A poza tym bardzo często związki naturalnego pochodzenia, takie przeciwstarzeniowe, one mają działanie pleiotropowe, my mówimy. To znaczy, że nie działają tylko i wyłącznie na jakiś jeden molekularny cel, na jakąś ścieżkę, na jakiś proces molekularny. One działają na wiele procesów, tak jakby właśnie na starzenie, działają też na autofagię, stan przeciwzapalny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie ma potrzeby brania nie wiadomo jakiej ilości suplementów. No dobrze, to przejdźmy właśnie do tego sposobu innego na stare komórki, czyli tego procesu autofagii. Jakby pani mogła wyjaśnić, o co tutaj chodzi? Autofagia to jest bardzo ciekawy proces. Polega on na samozjadaniu, tak się często tłumaczy. To znaczy każda komórka przechodzi naturalny proces autofagii podczas swojego życia i jest on bardzo ważny, dlatego że służy oczyszczaniu wewnętrznemu. I w wyniku procesów metabolicznych, w wyniku procesu oddychania, wytwarzania energii, syntezy białek, z czasem w naszych komórkach tworzą się śmieci, złogi, niepotrzebne jakieś agregaty. I wtedy autofagia polega na tym, że następuje strawienie tychże niepotrzebnych, już zbędnych elementów, które zalegają w komórce. I w starych komórkach ten proces autofagii jest zaburzony. Rzeczywiście tam widzimy, oprócz tego, że te komórki wydzielają wiele czynników prozapalnych, mają wiele uszkodzeń DNA, to one jeszcze mają bardzo dużo różnego rodzaju złogów białkowych i nie tylko. Uszkodzonego DNA, właśnie lipidów i bo tam autofagia nieskutecznie działa. Autofagia jest takim procesem recyklingu też. Jeżeli ona prawidłowo zachodzi w komórce, to wtedy komórka odzyskuje materiały potrzebne do życia budulcowe, aminokwasy na przykład do budowy białek. Bardzo charakterystyczną cechą też jest chorób neurodegeneracyjnych i starego mózgu to, że komórki
nerwowe mają właśnie dużo różnych złogów, dlatego że autofagia tam wadliwie działa. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przestajemy jeść na jakiś czas, prawda? Dajemy odpocząć organizmowi. Wtedy organizm. Ja jeszcze na chwilę, tak? Żeby wyjaśnić Jasne. Słuchaczom, czyli rozumiem, że ten proces autofagii polega na poście, tak? Że przez jakiś okres nie jemy. Znaczy, tak, proces autofagii to jest naturalny proces, który zachodzi w organizmie. I oczywiście, jeżeli pościmy, to wtedy proces autofagii jest nasilony, uruchomiony, dlatego że komórka, jeżeli nie ma środków budulcowych, jeżeli czuje głód, ona uruchamia proces autofagii po to, żeby uzyskać te środki budulcowe i oczyszcza się wewnątrz. Jeżeli dostarczamy komórce cały czas właśnie środków budulcowych, to ona nie ma czasu nawet na to, żeby po prostu to zrobić to samo oczyszczenie. A o tyle to jest jeszcze ważne, że w procesie oddychania komórkowego uszkodzeniu ulegają mitochondria, które są naszymi głównymi fabrykami energii. I jeżeli te mitochondria są wadliwe, to wtedy one produkują mniej energii, a produkują więcej reaktywnych form tlenów. I w procesie autofagii, one prawidłowo działającej autofagii, one mogą zostać w komórce strawione. W wyniku skrajnego głodu na przykład, to komórka po prostu pod wpływem autofagii ulega śmierci. Ale to już mówimy o skrajnych przypadkach. Natomiast rzeczywiście i posty, i to różne posty, naprawdę w tej chwili mamy do wyboru masę protokołów takich postów, pomagają temu procesowi autofagii i w związku z tym też opóźniają proces starzenia i opóźniają proces starzenia komórek i całego organizmu. Ale przykładowo taki post powinien trwać, nie wiem, no i załóżmy, że bombardowani jesteśmy informacjami, że mamy jeść, nie wiem, 3 razy dziennie albo 5 razy dziennie. Tak. Jak to się ma do tego, o czym pani mówi? Wie pan, to jest o tyle fantastyczne, że jest wiele dobrych protokołów. Każdy może sobie wybrać taki protokół postu, jak sobie życzy, jaki jest dla niego najdogodniejszy. Na przykład może to być taki post 6 godzin jemy w ciągu dnia, resztę godzin w ogóle nie jemy. Znam takiego miliardera amerykańskiego, znam z internetu, znam, który na przykład je tylko 4 godziny dziennie, kończy jedzenie o 11, a potem już w ogóle nic nie je. To już jest dosyć skrajne. Może to być taki post, który polega na tym, że 2 dni w tygodniu pościmy, to znaczy przyjmujemy płyny oczywiście, możemy przyjmować też jedzenie, ale o wartości kalorycznej nie wyższej niż 500 kilokalorii na cały dzień, czyli 2 dni pościmy, 5 dni jemy normalnie. Może to być tak, że na przykład jeden tydzień w miesiącu pościmy, czyli jesteśmy na diecie bardzo niskokalorycznej, ale pozostałe tygodnie odżywamy się w miarę normalnie. To jest dlatego dobre, że to działa dobrze na naszą psychikę. Ciągły post i nie, bardzo niedobrze działa na naszą psychikę i na początku, kiedy jeszcze nie wiadomo było, że takie właśnie protokoły postu też są skuteczne, często ludzie stosowali permanentną restrykcję kaloryczną, dlatego że restrykcja kaloryczna i od wieków to wiadomo, już nawet nie od dziesiątków lat, ale od wieków wiadomo, że najlepiej działa, jest takim naturalnym sposobem na odmłodzenie. Ale, co to znaczy restrykcja? Tak, restrykcja kaloryczna to znaczy ograniczenie pożywienia tak, żebyśmy nie powodowali głodu i niedoborów czynników potrzebnych, czyli witamin, minerałów i białek, ale żebyśmy ograniczali naszą dietę do no średnio powiedzmy 1200 kilokalorii na dzień. To dla dorosłego człowieka to nie jest dużo. I były też prowadzone takie badania właśnie, że osoby długotrwale poddawały się tej restrykcji kalorycznej. Oczywiście to jest związane z utratą masy ciała, ale też i wydłużaniem życia. Natomiast miało to negatywne skutki takie, że właśnie depresja, często libido spadało, więc to było bardzo niedobre. Poza tym to zaburza też bardzo nasze życie towarzyskie, a życie towarzyskie jest
bardzo istotnym też elementem w przedłużaniu całego życia. No, proces wtedy, kiedy jesteśmy samotni, nie spotykamy się z przyjaciółmi, z rodziną, bardzo sprzyja przyspieszonemu starzeniu. I tak samo zresztą, wie Pan, to co Pan cytował na początku, że się napychamy tak bez pojęcia, to ja się do końca z tym nie zgadzam, dlatego że jedzenie też, oczywiście jemy za dużo, ale jedzenie jest niesamowitym, posiłki są niesamowicie ważnym elementem też naszego życia rodzinnego, towarzyskiego, spotkań z przyjaciółmi. No, gdybyśmy się tego pozbawili, a znam takie osoby, opowiadają mi o swoim życiu, że są rzeczywiście na takich już mocno ograniczających postach, że to bardzo źle wpływa też na psychikę. A poza tym no, jeździmy po świecie, jesteśmy świadkami różnych kuchni, przynosimy pewne zwyczaje kulinarne do siebie, więc to jest bardzo istotne. Ale te posty, mówię, można sobie wybrać. Ja, dwa dni w tygodniu to da się rzeczywiście wytrzymać bez napychania się, jak tutaj mówimy, i bez uszczerbku dla naszego życia towarzyskiego i rodzinnego. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No sam dowiedziałem się o autofadzach w grudniu zeszłego roku. W styczniu ćwiczyłem ją w taki sposób, że jadłem co drugi dzień. Też można. Z kolei w lutym przeszedłem na system 3 razy w tygodniu post, a teraz w marcu 2 razy w tygodniu post. To zmniejszanie jednak liczby dni postów u mnie no, następowało w związku z tym, że obserwowałem, ponieważ jestem wysoki, chudy i mam niedowagę, że jednak te częstsze posty odczuwałem jako jakąś jednak dużą niedogodność. Tak. Zatrzymałem się teraz właśnie w marcu na poniedziałku i na piątku. No i zobaczymy, ale faktycznie bardzo mnie zaintrygowała ta kwestia eliminacji tych starych komórek, którą notabene no, pierwszy raz u Pani na wykładach na YouTubie zobaczyłem taki szczególny slajd. Też Państwu polecam mój artykuł, gdzie cytuję, gdzie podaję link do tego Pani prezentacji. No i rozumiem, że to jest taki bardzo naturalny proces, którym możemy zabijać te stare komórki, dopóki te senolityki nie upowszechnią się i nie dadzą nam pełnej informacji o bezpieczeństwie, że one są bezpiecznymi środkami. Tak, zdecydowanie. Ale wie Pan, chciałam Panu powiedzieć, bo nie znam Pana osobiście, patrząc na zdjęcie, widzę młodego człowieka, jeśli w dodatku mówi Pan, że jest Pan wysoki i szczupły, czyli nie cierpi Pan na otyłość, a otyłość bardzo przyspiesza starzenie, to być może u Pana proces autofagii jest naprawdę bardzo wydajny i być może wcale nie ma Pan dużo starych komórek i nie musi podejmować takich postów, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że jeszcze musi być spersonalizowane, indywidualne podejście, że musimy bardzo uważać na to, że nie wszyscy możemy stosować te same schematy żywieniowe. Tu jeszcze jest dużo pracy przed dietetykami i lekarzami, ale ta praca jest cały czas wykonywana, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi w podeszłym wieku. Tam trzeba być wyjątkowo
ostrożnym, bo były też prowadzone badania na myszach pokazujące, że ograniczenie kaloryczne u starych myszy niekoniecznie powoduje ich odmłodzenie, ale może nawet przyspieszać proces starzenia. A myszy są bardziej jednorodne, te, które są w badaniach laboratoryjnych, są bardziej jednorodne genetycznie niż my. My jesteśmy bardzo zróżnicowani, więc i to rzeczywiście trzeba też brać pod uwagę całokształt naszego życia, obciążenie psychiczne, prawda, sen, życie towarzyskie, zdolności intelektualne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja mówię, ja nie jestem lekarzem ani dietetykiem, natomiast nie wiem, czy młodzi, szczupli ludzie rzeczywiście muszą koniecznie na siłę uruchamiać autofagię, która być może u nich jest sprawna zupełnie. No, ja nie wiem, czy jest, znaczy ja się czuję młoda generalnie, zawsze powtarzam wszystkim naokoło, że mam 24 lata, chociaż mam 50, ale to mnie pani zaciekawiła jeszcze dodatkowo, a po czym poznać, czy mamy, czy nie mamy za dużo tych starych komórek? Zadaje pan bardzo dobre pytanie, ale nie wiem, czy odpowiedź będzie satysfakcjonująca. Natomiast tak, przede wszystkim chciałam powiedzieć tak, jak ktoś ma 100 lat, prawda, to już jest bardzo stary. No, widzieliśmy takie osoby stuletnie, rzeczywiście, nawet jeśli są w lepszej czy w gorszej kondycji, są stare. Ale to nie oznacza, że te osoby mają 100% starych komórek. Nie, nie, nie. Być może tych komórek jest tam naprawdę co najwyżej kilkanaście procent. Były robione badania znowu na myszach, bo to jest o wiele łatwiej. Robić badania na zwierzętach oczywiście i bezpieczniej. I pokazano, że tych komórek wraz z wiekiem przybywa i w procesach chorobowych przybywa. Natomiast to nie wszystkie komórki ulegają starzeniu, ale te, które ulegają starzeniu, wystarczają w zupełności do tego, żeby rzeczywiście stworzyć stan zapalny. A stan zapalny możemy zmierzyć, czyli takim nie bezpośrednim, ale pośrednim miernikiem ilości starych komórek w naszym organizmie może być poziom stanu zapalnego. To są czynniki, które można zmierzyć w laboratorium i ja jestem święcie przekonana, że niedługo one wejdą do takich rutynowych badań laboratoryjnych, biochemicznych. A poza tym wiemy, że to, czy mamy stare komórki, czy nie, o tym świadczy po prostu nasz proces starzenia, no nasze objawy, o których mówiłam na początku, choroby związane z wiekiem. Im więcej chorób, tym więcej komórek starych w naszym organizmie, bo u podstaw choroby też leżą komórki stare, a jeżeli już się choroba rozwinie, to wtedy w narządzie, który jest objęty chorobą, mamy więcej starych komórek. Po tym możemy poznać, jeżeli jesteśmy w dobrej kondycji, i nie cierpimy na żadne choroby, nie musimy się leczyć na otyłość, na nadciśnienie, na cukrzycę, nie musimy obniżać cholesterolu, to możemy założyć, że tych starych komórek wcale nie jest dużo. A poza tym jeszcze chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Stare komórki są nie tylko złe. Tu trzeba bardzo, bardzo uważać, dlatego że stare komórki są w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, one są potrzebne organizmowi. Po pierwsze uważa się, że jeżeli, proszę sobie wyobrazić jeszcze tutaj, zacznę troszeczkę inaczej. Stare komórki powstają pod wpływem uszkodzeń. Uszkodzeń DNA, reaktywnych form tlenu. Uszkodzenia DNA są bardzo niebezpieczne, jeżeli one nie są naprawiane, dlatego że mogą prowadzić do procesu nowotworzenia. A jeżeli uszkodzenia DNA wyindukują, spowodują proces starzenia, czyli zatrzymanie podziałów komórek, bo starzenie komórkowe polega na tym, że komórki, które miały potencjał do podziałów, przestają się dzielić. To ta komórka nie ma szans stać się komórką nowotworową, dlatego że ona się nie będzie dzieliła. A jak wiemy, komórki nowotworowe dzielą się w sposób zupełnie nieograniczony. Czyli proces starzenia komórkowego jest potrzebny. Proces starzenia komórkowego jest potrzebny także do gojenia ran, bo jeżeli mamy ranę jakąś spowodowaną czymkolwiek, tam się dostają patogeny, wirusy, bakterie, musi nastąpić proces gojenia. Proces gojenia polega na tym, że biegną w to miejsce
komórki biegną w cudzysłowie oczywiście, komórki układu odpornościowego i fibroblasty, które są w naszej skórze i muszą ranę zasklepić. I te fibroblasty zaczynają się szybciutko dzielić, bo jest rana, trzeba po prostu to zasklepić, więc one się dzielą, starzeją się, bo komórki starzeją się też w wyniku po prostu podziałów. I jak się zestarzeją, ale ten proces starzenia jest potrzebny do tego, żeby wytwarzać razem z komórkami układu odpornościowego te czynniki nie tyle prozapalne, co przeciwzapalne, bo to jest to, co wydzielają stare komórki, to naprawdę jest cały po prostu, cały panel wszystkich różnych czynników, nie wszystkie są złe, to wtedy one się starzeją. Tyle, że są eliminowane przez sprawny układ odpornościowy, te stare fibroblasty, ale one musiały się zestarzeć. Czyli sam proces starzenia jest albo przewlekły, jak na przykład w przypadku starzenia organizmu i chorób związanych z wiekiem, albo on jest taki ostry, tak jak i ostry stan zapalny. W przypadku gojenia ran musimy zawsze pamiętać, że są dwie strony medalu. Natura nie jest taka prosta i biologia nie jest taka prosta na naszych organizmach, także też musimy mieć z tyłu głowy gdzieś to, że jak zaczniemy stosować senolityki, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, prawda? Żebyśmy nie zaburzyli procesu gojenia ran, żebyśmy nie spowodowali tego, że nagle wszyscy będziemy młodzi, ale mieli nowotwory. To jest niezwykle istotne. No dobrze, to idźmy dalej. Jakie trzy najważniejsze rady dla naszych słuchaczy ma Pani w związku z doświadczeniem kierowania projektem badawczym poświęconym wpływowi genów i środowiska na długowieczność polskich stulatków? Oj, dobrze, jeżeli mam troszeczkę czasu, to powiem może szerzej nie tylko o tym projekcie, ale też o projektach europejskich, w których brałam udział. To wygląda w ten sposób, że liczba stulatków przybywa w Polsce i na całym świecie, ale de facto jest to ciągle garstka ludzi. Jak mamy 8 miliardów populacji na całym świecie, to stulatków jest troszeczkę więcej niż 500 000. Czyli musimy pamiętać, że są to osoby nie tak bardzo liczne. Po drugie, są to osoby, które są w pewnym sensie wyselekcjonowane. Natomiast te badania, które prowadziliśmy, pokazały nam, żeśmy szukaliśmy genów, bo to kiedyś to było bardzo istotne. Kilkadziesiąt lat temu wydawało nam się, że bardzo dużą rolę w naszym życiu, w procesie starzenia, długowieczności odgrywają geny, że stulatkowie są wyjątkowi, żyją długo, dlatego że mają bardzo specyficzne geny. Co to znaczy, że specyficzne geny? To znaczy, że mają warianty, odmiany genów, troszeczkę inne, pewnych genów, troszeczkę inne niż reszta populacji. I tak na dobrą sprawę nic nowego się nie odkryło, poza tym, że są dwa czy trzy geny, wariantu genów, o których wiemy od dawna, że mają je stulatkowie, nie udało się odkryć. Natomiast udało się rozpocząć te badania, między innymi przyczyniły się do tego, żeby pokazać, że nie genetyka, ale epigenetyka jest bardzo ważna. Co to znaczy epigenetyka? To znaczy to, jak środowisko, czyli jak żyjemy, co jemy, jak się ruszamy, co robimy w naszym życiu, wpływa na nasz materiał genetyczny, DNA, poprzez modyfikacje chemiczne, czyli poprzez metylację. Otworzyło się pole dla, całe wielkie pole dla epigenetyki. Nie wiem, czy Pan o tym słyszał, ale epigenetyka teraz jest niezwykle ważna. Czyli jaka rada dla osób na podstawie tych badań, że nie liczmy na to, że mamy jakieś dobre geny, bo może 10% populacji to ma dobre geny i może rzeczywiście nie dbać o swoje zdrowie, ale i tak dożyje setki. Natomiast w większości przypadków u nas wszystkich to, nasza długość życia i stan zdrowia bardzo, bardzo mocno zależy od naszego stylu życia, od środowiska zewnętrznego, bo ono wpływa na to, jakie mamy te metylacje, czyli modyfikacje DNA, a one z kolei decydują o tym,
jakie geny ulegają aktywacji lub hamowaniu. To była olbrzymia lekcja z tych naszych badań. Jeszcze wracając do stulatków polskich i nie tylko polskich, to jest tylko część populacji ludzi, którzy są naprawdę bardzo sprawni, o których piszemy w mediach, prawda, że stulatek bierze udział w maratonie, że jakiś polski stulatek, to wiem już z naszych badań, jest poetą, ma świetną pamięć, jest gawędziarzem, czy jest świetną babcią, jakaś stulatka, która jest jeszcze sprawna, babcią, prababcią i tak dalej. Natomiast większość osób stuletnich są to osoby obarczone rzeczywiście chorobami związanymi z wiekiem, demencją, niesprawnością fizyczną bardzo dużą. Także ja myślę też, że ci wszyscy, którzy piszą o tym, dożyjmy 100 lat, muszą pamiętać, że my chcemy dożyć tak długiego wieku, ale chcemy dożyć naprawdę w zdrowiu, nie jak większość stulatków, tylko jak niewielka grupa tych stulatków, prawda? Poglądajmy sobie zdjęcia w internecie, zobaczmy, jak te osoby wyglądają, jak mówią, co robią. To naprawdę nie jest to chyba, co byśmy widzieli, czego byśmy w życiu pragnęli najbardziej. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie osobie, która jest już w wieku dosyć podeszłym i mam perspektywę tą inną niż młodzi ludzie. No zdecydowanie. Zawsze też o tym mówię i dodaję, że chciałbym dożyć 100 lat, ale w zdrowiu, a nie żeby po 80 latach po prostu już leżeć albo szurać nogami idąc. Tak. No dobrze, pani profesor, to jeszcze dwa pytania. Jakie książki o długowieczności dostępne w języku polskim pani mogłaby polecić? Czy są takowe? O, wie pan, znaczy takich książek bardzo mało jest, co mnie troszeczkę zadziwia, znaczy może nie zadziwia, dlatego że mało jest polskich specjalistów, którzy by takie książki pisali, ale też mało jest tłumaczeń, ale może to i dobrze, bo rynek anglojęzyczny jest dosłownie zalany książkami, które w dużej mierze nie są pisane przez specjalistów, tylko przez osoby, którym się wydaje, że trochę poczytały na temat starzenia i długowieczności i mogą cokolwiek na ten temat napisać. Natomiast na polskim rynku, to wiem, na pewno jest jedna świetna książka, która została napisana przez znanego mi naukowca, specjalisty od starzenia, od epigenetyki, który w dodatku jeszcze testuje wszystkie zdobycze naukowe, wszystko to, co sam w laboratorium zbada, testuje na sobie z wielkim powodzeniem. Jest to David Sinclair. On napisał książkę w języku angielskim, ale została przetłumaczona i nazywa się, teraz tu mam na półce, Długie życie, dlaczego się starzejemy i dlaczego nie musimy. I on jest rzeczywiście takim rzecznikiem tej idei, że my możemy żyć bardzo długo, może nawet kilkaset lat, w co ja nie wierzę, ale możemy mieć pewność, że to, co on napisał w swojej książce, to jest rzetelna wiedza. I w dodatku jeszcze pisze o sobie, czyli to, co przetestował, co na niego działa, co nie działa. To na pewno bym tę pozycję poleciła czytelnikom. I jest jeszcze druga książka na temat, nie wiem, czy pan słyszał, czy słuchacze słyszeli też o niebieskich strefach. Niebieskie strefy są to takie miejsca na Ziemi, 5 chyba zidentyfikowano, gdzie jest żyją duże skupiska osób właśnie stuletnich w dobrej kondycji. I tę książkę napisał Don Bittner, to jest dziennikarz, który odwiedził te miejsca i starał się znaleźć takie wspólne cechy tych społeczeństw, wspólny styl życia, zachowania, dietę, i opisuje to bardzo dokładnie. I co więcej, on się zastanawia, co jest ważne, co można zaimplementować do naszego życia, bo to są na ogół takie małe enklawy, chociaż Okinawa to nie jest małą enklawą, ale inne to są takie małe enklawy, gdzie ludzie żyją w specyficzny sposób. Oni żyją bez stresu, w zgodzie z naturą, prowadzą życie bardzo rodzinne, często są mocno wierzący, wegetarianami są, w specyficzny sposób się odżywiają.
Natomiast nie wszystko da się zaimplementować do naszego szybkiego życia, pełnego stresu i walki o pieniądz, o sukces i tak dalej, ale pewne rzeczy można. Czyli z tej książki też można się wiele nauczyć. Co możemy takiego zrobić, co robią tamci ludzie, jak możemy ich naśladować, żeby lepiej, dłużej żyć. Czyli to się chyba nazywa Niebieskie strefy, ta książka. Więcej pozycji naprawdę nie znam, chociaż mówię, rynek anglojęzyczny jest po prostu zasypany różnymi książkami, ale często nie są one pisane przez naukowców i ja nie ufam takim pozycjom. Jasne. A jakby pani mogła powtórzyć jeszcze pełną nazwę tej pierwszej książki, tytuł? Długie życie. Długie życie, dlaczego się starzejemy i dlaczego nie musimy. To jest taki podtytuł. Dawid się pisze, Sinclair. Okay. Super. Dobrze, ostatnie pytanie jest takie, trochę dziwne, trochę, ale zawsze staram się je zadawać. Jakiego ważnego pytania w tej rozmowie i w ogóle w życiu pani nie dostała w tematach, o których rozmawiamy? Jaka jest na nie odpowiedź? Wow. No, bardzo, bardzo interesujące pytanie. Na pewno nie dostałam takiego pytania, jakie pan teraz zadał. Ale tak już mówiąc bardziej na temat, to wie pan, to jest coś, nad czym ja się chyba codziennie zastanawiam. Nikt mnie o to nie zapytał. Mianowicie, jak to jest, że maksymalne życie człowieka wynosi 122 lata, 164 dni i ileś tam godzin. Skąd się wzięło to maksymalna długość życia? Wzięła się stąd, że w 1997 roku Jeanne Calment, francuska, umarła w tymże wieku. I teraz proszę sobie wyobrazić, że my mówimy, piszemy, że przybywa ludzi coraz starszych, przybywa coraz więcej stulatków, rzeczywiście super stulatków, czyli osoby, które mają 105, 100, 110 lat. Dlaczego przez prawie 30 lat nikt tego rekordu nie pobił? Przez 30 lat zrobiliśmy olbrzymi postęp w badaniach procesu starzenia. Nauczyliśmy się bardzo wiele. Jeanne Calment paliła papierosy prawie do końca życia. Może jak oślepła już powyżej setki, przestała palić papierosy, bo bała się, że spowoduje pożar, prawda? Ale my wiemy, jak żyć zdrowo, natomiast nikomu nie udało się pobić tego rekordu. To budzi moje niesamowite zdziwienie. I jeszcze jedno pytanie, na które nie ma odpowiedzi, a które się z tym wiąże. Czy jeżeli już będziemy świetnie się spisywać, świetnie się odżywiać, żyć bez stresu, długo spać, uczyć się, nie dać zasnąć, nie będziemy dawać zasnąć umysłowi naszemu, jeżeli będziemy łykać może nie jakieś zwykłe suplementy, ale senolityki, to co? To my pobijemy ten rekord? To my ile czasu będziemy żyć? To co, będziemy wiecznie młodzi? I jeżeli będziemy wiecznie młodzi, to jak my umrzemy? Nieśmiertelność nas czeka? Nie sądzę. Tego naprawdę nikt nie wie. A są naukowcy, którzy wierzą, że jesteśmy wręcz rzeczywiście nieśmiertelni. Jeżeli będziemy pracować nad procesem starzenia, ja tutaj nie mówiłam, ale mówiliśmy o tym, żeby właśnie usuwać uszkodzenia poprzez autofagię, ale i nie tylko. To proszę sobie wyobrazić taki 30-latek, który ma de facto 200-300 lat, to na co on umrze? Jeżeli nie przejedzie go samochód, to jest naprawdę wielki paradoks, ale możemy, jeszcze mam chwilę czasu? Tak, jeszcze chwilę. Jeśli jeszcze mamy chwilkę, to możemy w internecie obserwować, widzi pan też, już wiek robi swoje, zapomniałem jak się nazywa ten miliarder amerykański, ale można go bardzo łatwo znaleźć, po prostu szukając po słowach kluczach. W wieku 45 lat sprzedał swoją firmę wartą 800 milionów złotych, chyba tak. I tak przeżył kryzys pewnie wieku średniego, myślał o samobójstwie i zmienił całkowicie swoje życie. Zaczął te pieniądze, które pozyskał ze sprzedaży firmy, wydawać na odmładzanie się.
2 miliony rocznie, proszę bardzo. To dla niego nic, ma 30-osobową grupę doradców, stosuje absolutnie wszystkie zalecenia, które daje nauka. Czyli tak jak chyba już o nim mówiłam, o 11 przestaje jeść, ma własny fitness, ma masę innych rzeczy, pracuje tylko godzinę, dba o to, żeby dobrze spać, jest podłączony w nocy do maszyny, która sprawdza mu liczbę erekcji na noc, prawda, bo to też jest oznaka u panów pewnej młodości i tak dalej, i tak dalej. I twierdzi, w co wierzę, bo to można zmierzyć, że w tej chwili jego wiek biologiczny wynosi 35 lat, a on chce dojść do 18 lat. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że on w którymś momencie rzeczywiście osiągnie wiek 18 lat i co? No i właśnie, będzie takim alchemikiem, który już eliksir młodości, kamień filozoficzny wynalazł i będzie żył wiecznie. To nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nikt nie potrafi odpowiedzieć, ale nikt mi nie zadał takiego pytania. Co się z nami stanie, jak już będziemy bardzo długo młodzi, to na co my umrzemy? Dobrze, w tym filozoficznym pytaniem skończmy, postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani profesor Ewa Sikora, profesor emerytowany Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.